Ciasto przyrządzone według tego starego przepisu to prawdziwe niebo w gębie. Zasmakuje każdemu, a co najważniejsze, udaje się za każdym razem. Musisz spróbować. To ciasto to absolutny hit. Jest proste i szybkie w przygotowaniu, dlatego jeśli przed przybyciem gości nie masz zbyt wiele czasu na wymyślne wypieki wymagające sporego nakładu czasu, pracy i składników, których zdobycie nie jest wcale łatwe, koniecznie musisz skorzystać z tej receptury. Cała twoja rodzina oszaleje na punkcie tego smakołyku. Pyszne ciasto ze starego przepisu, ciasto, na które przepis chcemy ci przedstawić, nie bez przyczyny jest nazywane śmieciowym. Choć lista składników może wydawać się dość długa, każdy z produktów jest łatwy do zdobycia, a do tego możesz modyfikować je według własnych upodobań. Zmieniaj składniki tak, by efekt końcowy zasmakował tobie i twoim bliskim, a wrzucić do środka możesz niemal wszystko. Jeśli jednak nie jesteś pewny, że twoja inwencja przyniesie coś dobrego, skorzystaj z poniższej receptury. Lista składników na śmieciowe ciasto. 1. Ciasto 400 g mąki, 150 g cukru pudru, 200 g masła, 4 żółtka, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 cukier waniliowy. Dwa. Masa 100 g orzechów laskowych lub włoskich, 200 g rodzynek, 2 galaretki, różne smaki, 1 szklanka kwaśnej śmietany, 1 łyżka cukru pudru, 1 łyżka żelatyny, 3 łyżki gorącej wody. Trzy. Polewa 100 g gorzkiej czekolady lub 2 galaretki o dowolnym smaku. Bajecznie proste i nieziemsko smaczne przygotowanie śmieciowego ciasta jest banalnie proste i bez wątpienia poradzi sobie z nim każdy. Zacznij od rozpuszczenia galaretki zgodnie z opisem na tyle opakowania i odstaw do wystygnięcia. Pamiętaj, by każdy smak przyrządzić w osobnej miseczce. Do naczynia przesień mąkę razem z proszkiem do pieczenia, dodaj cukry, miękkie masło, żółtka oraz śmietanę. Starannie zagnieć ciasto, by wszystkie składniki się połączyły i podziel je na dwie części. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. Ciasto rozwałkuj na placek o wielkości blaszki, wyłóż nim spód formy, każdy placek osobno, i piecz w 180 stopniach na złocisty kolor. Dzisiaj grzeje, 1. Lokalne władze biją na alarm. Wprowadzono ostrzeżenia pomarańczowego stopnia za granicą 2. Uwielbiana prezenterka zmarła w tajemniczych okolicznościach. Jej mąż pogrążony w żałobie przekazał wszystkie szczegóły dopiero teraz po tym czasie. 1 placek wkrusz do miski, dodaj orzechy, rodzynki, rozdrobnione lub pokrojone w kostkę galaretki, a następnie wszystko wymieszaj. Żelatynę rozpuść w wodzie. W osobnym naczyniu połącz śmietankę z cukrem pudrem i przygotowaną żelatyną, po czym dokładnie ubij przy pomocy miksera. Wlej do miski z pozostałymi dodatkami i wymieszaj łyżką. Masę wylej na upieczony wcześniej placek, rozprowadzając, i polej roztopioną czekoladą lub tężejącą galaretką. W
wstaw do lodówki na kilka godzin, a później ciesz się smakiem. Najlepsze newsy dnia, źródło, Smaker. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PLN, Google News.